Dobry wieczór Państwu. Miło mi, że mogę prawie po 20 latach ponownie w Toruniu spotkać się z publicznością. Jako dowód tego mojego pierwszego spotkania przyniosłem list zapraszający mnie, podpisany przez Wiesława Smużnego, zapraszający mnie do zrobienia wykładu i małej wystawy w galerii na piętrze. Nie wiem, czy ta galeria jeszcze istnieje, czy nie. I gdzie to piętro? Istnieje. W każdym bądź razie to znalazłem teczkę z tym. Ale był pan w Toruniu, czy nie? Byłem w Toruniu. Spotkałem się ze studentami chyba. To było spotkanie ze studentami. Prawie 20 lat temu, nawet wtedy numer kierunkowy chyba się nie zmienił do Torunia. Te numery były krótsze, jak widać tam w prawym dolnym rogu. Patrząc na listę zaproszonych artystów, to jest dosyć ciekawa lista. Z Zbigniewem Werpechowskim, z Robakowskim. Także temu wykładowi, który zrealizowałem, towarzyszył też pokaz rysunków, które były związane z prezentacją w polskim pawilonie w 1993 roku. No tak kiedyś wyglądały listy. Korekty się robiło ręcznie, ponieważ nakład pracy, jaki wkładano w napisanie tylu stron, jakby już zakładał, że korekta ręczna ma więcej sensu niż przepisywanie po raz kolejny. Honorarium za wykład było dosyć wysokie. 7 milionów złotych wtedy dostałem w porównaniu z kosztem. Czy jest profesor Smużny? Nie ma, no szkoda. Ale to było bardzo spontaniczne, bardzo sympatyczne spotkanie. Także chciałem właśnie przy okazji tego spotkania dzisiejszego przypomnieć je. Zastanawiając się, jaki tytuł temu spotkaniu dać, pomyślałem sobie, że tytuł książki Sztuka i percepcja wzrokowa Rudolfa Arnheima, książki, która dla mojego pokolenia była ważna, a teraz chyba już jest dużo mniej ważna. Ale także sztuka i percepcja wzrokowa. Dlaczego percepcja wzrokowa? Percepcja jest to organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych w celu zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie, uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na bodziec zewnętrzny. Istnieją dwa rodzaje struktur poznawczych. Struktura związana z wyobraźnią, czyli odbierane przez nią wrażenia zmysłowe zazwyczaj są deformowane przez nasze oczekiwania, potrzeby, uczucia i mechanizmy obronne, uruchamiane przez podświadomość. I druga struktura poznawcza to struktura związana z inteligencją, która koryguje doznania zarejestrowane w naszej wyobraźni. Systemy percepcyjne człowieka umożliwiają mu widzieć, słyszeć, czuć smak, zapach, dotyk i zmiany temperatury. Jest to także poczucie świadomości otoczenia. I w zasadzie tak w tej swojej sztuce to bardziej się zajmuję tą percepcją nie tylko widzialną, ale taką, którą słychać, czuć, zapach, dotyk, zmiany temperatury. Co to jest sztuka? Definicja. Sztuka, wybitne dzieło rąk oraz myśli, wrażliwości artystów adresowane do społeczeństwa i indywidualnego odbiorcy, wpływające poprzez celowe oddziaływanie na zmysły, emocje i wyobraźnię, stymulując rozwój
duchowy człowieka. I to odnośnie do Rudolfa Arnheima, który swoje myśli sformułował w 1954, a które do Polski dotarły w tłumaczeniu w 1978. Także chciałbym może zacząć od pokazania Państwu planu tego obiektu rzeźby, która znajduje się w przestrzeni obok. Jest to plan, który odnosi się do planu mojej nowej pracowni. To są drzwi wejściowe do pracowni i gest, który wykonywałem na filmie. Obszedłem pracownię dookoła. Ta pracownia była całkowicie pusta. Było to przeciwieństwo całkowite pracowni w Otwocku, w której pracowałem i jeszcze pracuję tak w takim pewnym szpagacie artystycznym od 20 lat. Ta pracownia nowa była bardzo pustą pracownią, tam w niej nic nie było i tym gestem, który wykonałem, to było sfilmowanie opukiwania tej pracowni. Czyli przeszedłem wzdłuż ścian całej pracowni, trzymając w jednej ręce, w jednej dłoni kamerę, a drugą wykonując gest pukania. No i tak wygląda ten film, który chciałem Państwu pokazać. Że każdy może sobie wyobrazić, że to byłaby taka duża ręka pukająca, bo to był jakby kamera była dosyć blisko ręki. I to był ten materiał wyjściowy, który kiedy zacząłem myśleć o wystawie Arena, to jakby myślałem, że w tej przestrzeni, która została wybrana przez Dobrile, że w tej przestrzeni właśnie umieszczę to wideo. No ale ponieważ sztuka i myślenie o wystawie to jest proces, w wyniku tego procesu i analizy miejsca, analizy tego wideo, czy ono rzeczywiście spełni, jakby uniesie ciężar artystyczny, powstała inna praca. Powstała praca, która bezpośrednio się odnosi do tego opukiwanego pomieszczenia, czyli model o wysokości 2,5 metra, czyli tyle, ile mogę sięgnąć do góry dłońmi. I on dokładnie to jest zbudowane, te ściany są na planie tego opukiwanego pomieszczenia, z tym, że ja opukiwałem je wewnątrz, a to jakby jest ta sytuacja wyjęta, którą widzimy z zewnątrz. Powstała jakby forma zamknięta, na której nie można wejść, ale nie wiemy o tym, że do niej nie można wejść też na początku. Dopiero przeżywamy, za każdym rogiem przeżywamy jakiś rodzaj rozczarowania i okazuje się, że tego wejścia jednak po przejściu dookoła tej struktury, że tego wejścia nie ma do tego pomieszczenia, ale towarzyszy temu dźwięk stukania. To się nazywało po angielsku knocking. Też w pewien sposób to był jakiś tribut do pukania do drzwi nieba, piosenki słynnej Boba Dylana, która później w różnych interpretacjach zaistniała popkulturowo w świadomości słuchaczy. Czyli to było takie knocking, ale również knocking, czyli pukanie do wnętrza, próba jakby pukanie do drzwi, których nie ma, czy też opukiwanie ciała, taki zabieg lekarza, który opukuje płuca pacjenta. Także powstała ta forma, o której widz nie został wpuszczony. Materiał, który został użyty, to gips. Dla mnie materiały zawsze miały znaczenie. Interesowała mnie historia materiałów. Te materiały przeróżne używałem w swoich pracach i używam. Ale ten wybór tej taniej płyty gipsowej również był świadomym wyborem, ponieważ ta płyta jest takim materiałem bardzo tymczasowym, materiałem, którego używamy do budowania, zabudowywania przestrzeni.
w sposób tymczasowy, w przestrzeni biurowych, mieszkalnych, przestrzeni, które no nie są tak, zazwyczaj nie mają długich żywotów, gdyż zakłada ten, użycie tego materiału tymczasowość sytuacyjną. Dlatego też wybór tego taniego, tej taniej płyty gipsowej, tej jakiejś słynnej Nida Gips, był dla mnie świadomym materiałem i ten brak historii tego materiału również był świadomym wyborem. Gdyż jest to materiał bardzo popularny obecnie, ale taki materiał, który nie niesie za sobą żadnej historii. Tak już nie, to jest, są zdjęcia wykonane wczoraj w tej pracowni mojej, która już niestety nie jest pusta. Gdyż problem jest taki, że z moją twórczością, że gromadzę wiele obiektów, które później zamieniają się w dzieło lub czekają, żeby zamienić się w dzieło i wiele z nich zapewne się nie doczeka tego przejścia, zamiany w dzieło. No ale tak w porównaniu z pracownią w Otwocku, to są zdjęcia tej pracowni bardziej kultowej, która niosła ze sobą również bagaż bycia domem dzieciństwa moim, czyli domem, w którym się wychowałem, który później zmienił funkcję z domu mieszkalnego na funkcję pracowni. Także no jest to inne nagromadzenie materiałów i inna zupełnie przestrzeń do tej nowej przestrzeni. Także obecnie działam między tymi dwoma przestrzeniami, tak powoli próbując zostawić tę przestrzeń otwocką, ale na razie mi się to nie udaje do końca i tak jestem w pewnym takim szpagacie przestrzennym między tymi dwoma miejscami. I w tej przestrzeni otwockiej, w tej przestrzeni powstało bardzo dużo moich rzeźb. Chciałem tu Państwu przedstawić taką prostą historię rysunkową tego, co zrobiłem. Kiedyś właśnie przygotowałem sobie taki rysunek, próbowałem w prostym szkicu, to nie są rysunki mające ambicje artystyczne, jakby spróbować narysować tak z pamięci, oczywiście mając ten rozpis chronologiczny wystaw, jakie prace zrealizowałem. Czyli zaczęło się wszystko. Są wystawy indywidualne od roku 85, od pamiątki pierwszej komunii w Żukowie, takiej bardzo ikonicznej pracy, która otworzyła mi oczy na postrzeganie miejsca dzieła sztuki w przestrzeni, kiedy to dzieło zostało wyprowadzone z murów Akademii i znalazło się w kontekście zupełnie nieartystycznym, ale umożliwiło mi jakby zauważenie dużo bardziej wartościowego kontekstu pokazywania pracy w tej przestrzeni pozamuzealnej, pozagaleryjnej, pozaakademickiej, jak również dzięki prezentacji tej pracy w tym miejscu spostrzegłem, jak słaby w pewien sposób jest środowisko akademickie, profesorskie, które wyrwane z kontekstu Akademii nie jest zupełnie w stanie podjąć żadnego dialogu z dziełem, czy nawet ze studentem, dyplomantem, którym wtedy 29 lat temu byłem. Także ta lekcja wyciągnięta prawie 30 lat temu z tego doświadczenia, staram się prowadząc pracownię działań przestrzennych na Akademii Sztuk Pięknych, staram się ze studentami właśnie wychodzić w te przestrzenie inne niż bezpieczne przestrzenie akademickie. Większość zadań realizujemy właśnie w kontekście innym niż akademicki, żeby
studenci po skończeniu studiów nie znaleźli się w takiej sytuacji, żeby to nie był moment, że wtedy dopiero spostrzegą, że świat pozaakademicki, rzeczywisty istnieje. Także przygotowujemy studentów do zauważenia innych światów niż tylko jakieś getto ASP. Są też prace Wilki, Niewilki. Bardzo ważna rzeźba River, rzeka, pokazywana w Lublinie, gdzie ta praca znajduje się w kolekcji Van Abbe Museum. Tam na dole jest taka postać płynąca z neonami na plecach. I to był taki moment transformacji, przejścia z rzeźb figuratywnych poprzez formy trumny, która znajduje się nad rzeźbą, do rzeźb mniej, inaczej przedstawiających ciało, bardziej skoncentrowanych na śladzie ciała. Słynne z lewej strony Biennale w Zielonej Górze sztuki nowej. Z tym, że sorry, to nie jest Biennale, to jest dwa lata po Biennale, instalacja Abel. Bardzo ważna wystawa Good God w 90 roku w Galerii Dziekanka, która później powędrowała na Biennale Sztuki w Wenecji, na taką wystawę młodszych artystów, która nazywała się Aperto. I to był ten moment, kiedy w zasadzie w tym roku 1990 z artysty polskiego zamieniłem się w artystę międzynarodowego. Jakby to był ten taki moment odlotu w trochę w innym kierunku. Znaczy, może nie w innym kierunku, ale taki moment przyspieszenia zdecydowanego. No i później cykl wystaw, na przykład zatytułowany My Body Cannot Do Everything I Ask For, czyli moje ciało nie może zrobić tego wszystkiego, co je proszę. Realizowany w różnych miejscach, różne grupy prac. Ważnym momentem był rok 92, kiedy otrzymałem stypendium Misa van den Rohe w Muzeum Kaiser Wilhelm w Krefeld w Niemczech. I towarzyszyła temu wystawa Bitte, czyli proszę, w tym Muzeum Krefeld. To były prace stalowe z ziemią, z popiołem, z gąbką, starą wykładziną, z solą, z przewodami grzejnymi, czyli takimi materiałami, którym w odbiorze właśnie uruchamiane są również zmysły węchu, dotyku w przypadku ciepła, smaku w przypadku soli. Przynajmniej ta wystawa pojechała do bardzo ważnego miejsca, które się nazywa Renaissance Society w Chicago. To był też moment intensywnego wystawiania z Galerią Foxal w Warszawie. Wtedy jeszcze nie było fundacji Galerii Foxal. Wystawa na przykład 36,6, czyli odnosząca się do temperatury ciała w tytule. Później wystawa 37,1, czyli zauważająca ten moment podgorączkowy, która na początku była pokazywana na Fox, ale później pojechała na następne Biennale w Wenecji, gdzie w pawilonie polskim wystawiałem. Później były prace w MIT, Van Abbe Museum w Eindhoven. Tam doszedł taki materiał, jakim jest Lastrico w tych pracach, czyli doradca. Taki materiał, który był używany przez mojego dziadka, który był twórcą nagrobków w Otwocku na cmentarzu. Zrobił ich około 1000. To był taki najbardziej popularny materiał nagrobkowy, który nazwany bardzo poetycko został przez mojego przyjaciela Petera Schieldala, krytyka sztuki amerykańskiego. Został nazwany marmurem dla ubogich.
No dzisiaj ten marmur dla ubogich już całkowicie znika z naszych cmentarzy. Jest bardzo wypierany przez różnego rodzaju twarde kamienie, granity z Chin, z Ameryki, z Afryki Południowej. Także to lastrico, terrazzo znika. Popiół, który pojawiał się w moich pracach, pochodził bezpośrednio z systemu ogrzewania pracowni tej otwockiej, gdyż to był jakby ślad ogrzewania, ślad ciepła. Czyli węgiel, który towarzyszył ogrzewaniu pracowni, później szkoda mi go było wyrzucać. Znaczy popiół, który powstawał w wyniku ogrzewania pracowni, postanowiłem go wykorzystać, gdyż jakby taka tradycja recyklingu towarzyszyła zawsze gdzieś obecna była w rodzinie, reprezentowana była przez moich rodziców, którzy wychowali się w czasie wojny i nauczeni byli, że niczego nie można wyrzucać, że wszystko trzeba jakoś trzeba wykorzystać do końca. To bez zdefiniowania pojęcia recyklingu, jakby prowadzili taki naturalny recykling materiałowy, wynikający jakby z potrzeby własnej. Wystawa 1995 to również pierwsza wystawa w Tate, wystawa Dawn, czyli świt, która jest w kolekcji Tate. Pojawiło się w tych pracach powierzchnie stalowe pokryte cienką warstwą mydła, takiego mydła bardzo taniego, którego już dzisiaj nie ma. Wprawdzie jest jako brand, jako nazwa, biały jeleń się nazywa, ale to już jakby jest zupełnie innego rodzaju biały jeleń, bo ten biały jeleń już nie ma takiego charakterystycznego, silnego zapachu, jaki miał na początku lat 90. Jakby norma EU europejska pozbawiła to mydło zapachu. Prawdopodobnie ten zapach był wygenerowany jakimś obrzydliwym składnikiem, ale, no ale to był taki zapach, który w pewien sposób mi się kojarzył z dzieciństwem, z czystością, z takim przymusem czystości. I tu na przykład są takie pudła stalowe, duże, które ściany są pokryte mydłem, a wcześniej w Wenecji, pokazywałem Państwu, też były do pawilonu polskiego prowadził korytarz, którego ściany były pokryte mydłem. To był materiał, mydło, który wzbudził protesty polskiej krytyki i pojawiły się zarzuty, że dlaczego mogę używać taki materiał jak mydło, kiedy z mydła, mydło produkowano z Żydów. Andrzej Osenka mi takie stawiał zarzuty. To były trudne czasy, jeszcze wtedy rok 93. W Gazecie Wyborczej ukazywały się artykuły z dużymi nagłówkami, nie bałce, które niestety również moja mama dowiadywała się o tym, już informował ją o tym usłużnie listonosz, mówiąc, że o pani synu znowu napisali negatywnie, niech pani zobaczy. I to był taki moment, bo dzisiaj ci sami ludzie, którzy wtedy mnie tak bardzo krytykowali, to po jakby efekcie Turbine Hall głównie, czyli roku 2009, do którego dojdziemy, jakby całkowicie adorują moją twórczość, jakby zapomnieli, że robili wszystko, żeby utrudnić mi jakby poruszanie się jakieś kreatywne. Z tych różnych materiałów, które się pojawiają, to na przykład z prawej strony praca AEIOU, która była zrealizowana w Galerii Foxa. Była to praca z dźwiękiem. Pomieszczenie galerii było zamknięte płaszczyzną abstrakcyjnych drzwi. Były tylko wycięte dwa otwory na wysokości szyi przeciętnej tego wzrostu psa rasy Kundel. A w środku były umieszczone głośniki, było ciemno i z tych głośników dobiegał głos około 1000 bezdomnych psów z miejscowości Celestynów pod Otwockiem.
które nagrałem. To był jakby dla mnie też taka przestrzeń rzeźbiarska. Te głosy psów bardzo zróżnicowane, niemożliwość wejścia do pomieszczenia, ciemność tego pomieszczenia, tam widz mógł zajrzeć, ale nic nie widział, tylko słyszał różnej jakości szczekanie. Później ta praca pojechała do São Paulo na Biennale. A w roku 97 również zrealizowałem szereg prac z wnętrzności, z zwierząt, konkretnie świń amerykańskich, gdyż to był projekt zrealizowany w takim Philadelphia Workshop, które specjalizowało się w realizowaniu projektów artystów w takich najbardziej dziwnych materiałach. I oni byli w stanie zrobić wszystko, także się długo zastanawiałem, w jakim materiale mogę zrealizować projekt, a ponieważ to był materiał jelita świń, który bym sam za bardzo niekoniecznie chciał dotykać, to myśliłem, że żeby zrobili coś z tego i taką metodą patchworku, że te jelita po wypłukaniu, później były cięte, takie kwadraciki, i taką metodą patchworku nanoszone na formę i powstały jakby kolumny wysokości 2 metry, średnicy 60 cm. I te kolumny były wypełnione czymś, co nazwałem air sausage, czyli powietrzna kiełbasa, gdyż te jelita były nadmuchiwane, powstawały jakby takie puste kiełbasy, powietrzne kiełbasy, które wypełniały kolumny i utrzymywały ją jakby w tej pozycji stojącej. 97. Wystawa Higiena, takie przejście przez Lublin. Rok 99. Wystawa Sza, dosyć inne wykorzystanie, inny materiał, który pojawił się w mojej twórczości. To był łańcuch zrobiony ze stron z nekrologami z Gazety Wyborczej, gdyż zawsze mnie interesowały te strony. Czytałem je, odkładałem i tu powstał łańcuch sklejony za pomocą kleju takiego prostego szkolnego z mąki. Mąki chyba ziemniaczanej. Tak. I ten łańcuch, którym różne nazwiska osób, które zmarły, spotkały się w tym nowym kontekście, zawisł w przestrzeni Galerii Foksal. I były jakby takie dwie strony tej pracy, gdyż w takim wchodząc do galerii widziałeś taki bardzo tani, klasyczny, dziecięcy, zabawowy łańcuch papierowy, wiszący w przestrzeni, a dopiero zbliżenie się do tego łańcucha umożliwiało odczytanie, zobaczenie, z czego jest zbudowany, z jakich stron, z jakiego papieru jest zbudowany ten łańcuch, gdzie właśnie te poszczególne życia spotkały się w takim geście tanecznego rozłożenia, tego rozwieszenia tego łańcucha w przestrzeni. I ta praca później była zrealizowana w wielu różnych krajach, między innymi w Japonii, Szwecji, Hiszpanii. Za każdym razem to, co było ważne, to było to, że jakby moja funkcja sprowadzała się do tego, że analizowałem, jakby prosiłem o zgromadzenie gazet, w których ukazywały się te nekrologii, i moim zadaniem było jakby zaprojektowanie, jak ma być metodą prostą, to oczko składane i rozmiar tego oczka. I wtedy ludzie w różnym wieku jak budowali, sklejali ten łańcuch, i to, co było ważne, to był właśnie proces, czyli budowanie tego łańcucha przez różnych ludzi, wolontariuszy, którzy bardzo często spotykali się po raz pierwszy ze stronami zawierającymi nekrologii, gdyż dużo było tam młodych ludzi, którzy w ogóle nie zaglądają na takie strony gazet. Także to był także ten rodzaj warsztatu był bardzo ważny, może nawet bardziej ważny, może ważniejszy niż samo zawieszenie tego łańcucha w przestrzeni. To, że ci ludzie spotykali się wspólnie przy stole, wyrywali te kartki, składali je bardzo prostą metodą, kleili rodzaj łańcucha. Także ten proces powstawania był bardzo ważny.
Na wystawie Between Meals, czyli pomiędzy posiłkami, zrealizowanej w Muzeum w Osace, tytuł Between Meals odnosił się do takiego prostego sformułowania pomiędzy posiłkami, do przyjmowania lekarstw. Przyjmuje się lekarstwa pomiędzy posiłkami, czyli between meals, ta przestrzeń between meals, tak jak nasze życie, kiedy posiłek w naszym życiu też wymierza jakiś rytm, prawda? Tu zainteresowała mnie ta przestrzeń pomiędzy posiłkami. I tu został zrealizowany pierwszy, no szkoda, że nie mam, zapomniałem, zostawiłem w torbie taki laser point. W każdym razie taka kreska pionowa, to jest sznur mydeł, które zostały nawleczone na drut średnicy 2 mm. I ta lina miała wysokość 10 metrów, wisiała pionowo w przestrzeni muzeum. I składały się na nią zużyte kawałki mydeł, zebrane przez muzeum. Po prostu padło hasło, że zbieramy używane mydełka. I Japończycy przynosili te mydełka, bardzo pięknie zapakowane w takiej tradycji japońskiego pakowania rzeczy, prezentów z opisami, do kogo należały te mydełka, zużyte mydełka, już takie na granicy śmierci. I one też spotkały się, podobnie jak te łańcuchy w tym łańcuchu nekrologów, tu się spotkały jakby też te resztki śladów człowieka. To mydło, które dotykało ciał różnych, nagle się spotkały te ślady, takie prywatne, małe pomniki codziennej aktywności, jaką są zabiegi mycia ciała. Wystawa w Zachęcie 2001. Tam na tej wystawie pojawił się model w skali 1:1 pracowni w Otwockiej, czyli jakby coś podobnego do tego, co jest tu, tylko że ściany, tylko dużo większe, to było prezentowane w sali Matejkowskiej, i ściany tej pracowni były pokryte popiołem. Tym popiołem, który zebrałem pracując w tej pracowni. I też nie było wejścia do tego pomieszczenia, ale przychodziło się około bardzo delikatnych, pokrytej cienką warstwą popiołu struktury. I w miejscach, gdzie były okna w tej przestrzeni, wystawały nisko podłogi dwie mosiężne rurki, z których wylewała się woda i, jak mówiąc poetycko, te okna płakały. Która godzina jest, prawda? No to jest jednak 30 lat pracy twórczej. I to są tylko wystawy indywidualne. Zaraz przejdziemy do wystaw zbiorowych, których było dużo więcej. Ale chcę Państwu pokazać te materiały. Myślę, że pokazywanie tych materiałów, nawet gdybym to przygotował w formie zdjęć, to też by jakby nie oddało charakteru tych materiałów. To nie oddałoby ani zapachu, ani tej przestrzeni. Także pomyślałem, że może lepiej na podstawie takiego notatnika, gdzie, tak jak powiedziałem Państwu, jak on powstawał, że lepiej pokazać ten rysunek właśnie bez ambicji artystycznych, ale jakby taki rysunek pamięciowy tych przedmiotów, obiektów, rzeźb. Wystawa Rue w Zielonej Górze. Tam pojawiła się praca z nowym materiałem rzeźbiarskim, pionowo umieszczonym w przestrzeni z załączonymi lepami. Takimi lepami, które towarzyszą do łapaniu much. I to był taki pion zbudowany z tych lepów. Wystawa Eclipse w Kreller Miller Museum, gdzie powstały prace z wodą, jak również wcześniej powstała rzeźba Murzynek, była taka charakterystyczna popielniczka czarnego chłopca trzymającego popielniczkę. Nie wiem, ludzie mojego pokolenia może wiedzą, co to jest. Murzynek dzisiaj jest bardzo niepoprawnym słowem i popielniczka w kształcie murzynka no, jest bardzo niepoprawną formą. Wystawa w
Lebensraum w Fundacji Galerii Vauxhall, gdzie na suficie umieszczony był, w galerii był umieszczony plastikowy model nagrobka, takiego klasycznego nagrobka lastrykowego, tylko zrobiony w pleksji i podświetlony. I to był rodzaj nagrobek lampa, który pojawił się w tej przestrzeni Galerii Vauxhall. I to było tyle ciekawe, że Fundacja Galerii Vauxhall, okno tej fundacji wychodzi na Pałac Kultury i Nauki. Jest ta bezpośrednia wzrokowa relacja między tymi dwoma miejscami. I to był dla mnie jakby taki rodzaj pracy, którą dedykowałem swojemu dziadkowi, ponieważ dziadek był, poza tym, że był tym twórcą pomników w Otwocku, nagrobków, to również w latach, w początku lat 50. był budowniczym Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Mimo, że miałem taki dług wdzięczności, bo zgubiłem jego order, jak byłem dzieckiem, dał mi do zabawy takie odznaczenie pamiątkowe właśnie tego budowniczego, razem z książeczką pamiątkową i gdzieś ktoś mi to chyba zabrał, albo ja zgubiłem. Ważne są tytuły prac. Jak widzicie Państwo, już staram się tak układać tytuły prac, żeby po przeczytaniu ich tworzyły jakiś rodzaj narracji, ponieważ większość moich prac od roku 1990, poszczególnych prac, nazywana jest wymiarami, czyli wymiar pracy odnoszący się do, czyli tytuł bezpośrednio nawiązujący do wymiaru pracy, trójwymiarowej pracy. Czyli to są takie imiona tych prac, ale wynikające z tego precyzyjnego mierzenia, żeby zachować pewnego rodzaju anonimowość pracy, ukrytą za wymiarem, ale równocześnie jakby nazwać ją bardzo dokładnie poprzez ten wymiar. Ale wystawy właśnie nosiły tytuły już bardziej poetyckie, w których moja ekspresja literacka mogła się bardziej realizować. Tu na przykład pomieszczenie wypełnione do wysokości 2,5 metra, ściany wysypane popiołem, praca, która znajduje się w kolekcji w Jeruzalem, w Israel Museum. Praca na przykład bardziej z prawej strony, taki rodzaj świecznika podwójnego. Praca, w której umieszczone były larwy much, które w trakcie wystawy zamieniły się w muchy i odleciały na teren wystawy. Z tym, że pokazywana ta praca była dwa razy w drugim miejscu. Znaczy w tym pierwszym miejscu w Białymstoku pani sprzątająca za pomocą odkurzacza od razu złapała te muchy i nie pozwoliła im jakby w tej przestrzeni się zrealizować. Także konstruktywnie je wyłapała. Praca z siatką, to siatka z wentylatorami, bardzo silnymi wentylatorami, które dotykały ciała, odczuwało się to powietrze, silny prąd powietrza. Na przykład w takiej pracy Cruzamento zrealizowanej w muzeum w Rio de Janeiro. I praca rok 2009, praca rzeźba Hałytys, zrealizowana na zaproszenie Tate Modern w ramach takiego projektu już nieistniejącego Turbine Hall, Unilever Series, olbrzymi kontener stalowy, który w środku był pusty, którego ściany były pokryte czarnym flokiem, czyli takim materiałem podobnym do zamszu, ale nanoszonym metodą elektrostatyczną i który w dotyku bardzo przypominał zamsz. No to jest bardzo enigmatyczny rysunek tej pracy.
Ona wyglądała trochę bardziej monumentalnie. Dochodziło się do tej pracy, jakby przechodziło się pracy olbrzymiej, no największej, jaką zrobiłem do tej pory i prawdopodobnie jaką kiedykolwiek zrobiłem. Przechodziło się koło tej pracy, żeby dojść do wejścia, trzeba było jakby przejść wzdłuż tej pracy lub pod tą pracą, lub obok tej pracy, czyli jakby poznawało jej się obiektywnie charakter, taką pozytywną, metalową rzeczywistość, solidność tej struktury, formy, która była olbrzymia. I dopiero po wejściu po rampie, wchodząc do środka, widz spotykał się z czarną przestrzenią, taką przestrzenią nieznaną, czyli ten obiekt, który wcześniej w ciągu tych 30 metrów, no to przejście 30 metrów zajmuje trochę czasu. Ciało i mózg przyzwyczaja się do tego pozytywnego odbioru i po wejściu na platformę nagle okazuje się, że jesteśmy skonfrontowani no, z potężną dawką ciemności w takim wymiarze olbrzymim. Ta praca nazywała się How It Is. Ten flok na ścianach dawał takie poczucie bliskości, ponieważ to była powierzchnia lekko miękka, czyli nie taka bezwzględnie chłodna, jak powierzchnia z zewnątrz tej rzeźby. Ważna wystawa prac wideo topografii w Modern Art Oxford. Później wystawa w Muzeum Reina Sofia w roku 2010. No i tak wyglądały wystawy grupowe, to jak my z czasem wyglądamy. Czyli powinniśmy skończyć za 5 minut, tak? To, co było ważne w mojej twórczości, to początki również, czyli działalność wspólnie z kolegami moimi, nieżyjącym już niestety artystą Markiem Kijewskim i żyjącym Mirosławem Filonikiem, kiedy stworzyliśmy taką świadomość artystyczną, która nazywała się Neue Bieremienność, czyli nowa ciąża, nowa brzemienność, zestawienie dwóch członów językowych, niemiecki i rosyjski, gdyż ta świadomość bycia pomiędzy Niemcami a Związkiem Radzieckim no, była tak samo mocna, jak jest i do tej pory. Czyli to byliśmy jakby częścią takiego potężnego sandwicha w środku. Wykonywaliśmy szereg działań przeróżnych, bardzo często o charakterze performatywnym, charakterze niestałym. Działania te wykonywaliśmy z dużą intensywnością. Często to były zdarzenia jednodniowe, ale tymi wydarzeniami to było dla nas ważne. Działaliśmy, to były wykonywane, działania miały miejsce w drugiej połowie lat 80., czyli po 85., po dyplomach. I to były takie działania w czasie dosyć trudnym, bo to był taki czas beznadziejny. W zasadzie po skończeniu studiów byliśmy w takiej sytuacji no future. Ale fakt, że spotykaliśmy się, planowaliśmy wystawy i podejmowaliśmy działalność taką, powiedział, lekko szaloną, trzymało to nas w pionie. To był jeszcze czas, kiedy perspektywa upadku komunizmu jeszcze się w ogóle nie pojawiła, że to był bardzo trudny czas, ale tymi pracami staraliśmy się jakoś życie nasze czynić ciekawszym. No tu są bardzo różne rzeźby. Bardzo ważna praca When You Wet the Bed na Biennale Sztuki Nowej w Zielonej Górze w 1987 roku. Rzeźby figuratywne, które teraz znajdują się w
to w poważnych zbiorach muzealnych poza Polską, na przykład Fireplace w Tate, Rabbit, Królik w Tate, ten When You Went to Bed w Muzeum w Oslo, Święty Wojciech w Muzeum Sztuki w Łodzi, Chłopiec i Orzeł obecnie jest pokazywany również na wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Anioł Świętego Wojciecha jest w Hirschhorn, Salt Cellar, czyli sprzedawca soli w Art Institute w Chicago. Pasterka jest w Malmö, Oasis, czyli taka pierwsza rzeźba przejścia. Oprócz tej rzeźby rzeka, którą pokazywałem wcześniej, też taka rzeźba, z której przechodziłem od figury w stronę niefigury. Jest w Tate, Feelings jest w MoMA i tak w różnych instytucjach są te prace. Ale to może na następne spotkanie, za 20 lat jak zrobimy, pokażę wtedy, to może opowiem o tej drugiej części. Jest profesor Smużny, to bardzo miłe. To może cofniemy się, żeby pokazać mu, jak się podpisywał, jaki miał numer telefonu. No, tych prac wykonałem naprawdę dużo w ciągu tych 20 lat. Różnych. Bardzo ważna wystawa z Johnem Coplansem, już nieżyjącym, wybitnym artystą, fotografem amerykańskim z lewej strony Abady, a ciało. No, samo wymienienie tych wystaw nam trochę zajęło czasu. Tak się stało, że Biennale Weneckie było taką przyjaznym miejscem i w ciągu tych do tej pory jakby wystawiałem 5 razy w różnych kombinacjach tego Biennale Weneckiego. Prace były również pokazywane w Biennale w Liverpoolu, w São Paulo, w innych instytucjach. Ważna praca tu jest pokazana, Auschwitz Wieliczka, która jest w Krakowie. Znajduje się niedaleko MOCAK-u, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Auschwitz Wieliczka odnosił się jakby do tego kontekstu obecności Krakowa w kontekście Auschwitz i Wieliczki. Że Kraków jest też tym częścią pakietu, jakim jest Auschwitz, Kraków, Wieliczka, że jakby to są rzeczy nierozerwalne w pewien sposób i niestety do tego pakietu dołączył Auschwitz, ale stał się jakby tam niezłącznym elementem wyprawy do Krakowa. I jakby to był komentarz też, korytarz betonowy z wyciętym tekstem, połączonym tekstem, nazwą dwóch miejsc, Auschwitz, Wieliczka, prześwitem, przez który projekcja słońca wyświetlała napis na ścianie bocznej tego korytarza Auschwitz-Wieliczka. Też istotną częścią w mojej twórczości są zrealizowane projekty na zewnątrz. Projekt na przykład w Umea w Szwecji, na północy Szwecji, znajdują się betonowe ściany mojej pracowni w Otwocku, odnoszące się dokładnie do tego wymiaru, tego domu, pracowni otwockiej, do której można wejść poprzez taki jeden nieduży otwór o półkole, o średnicy 60 cm. Czyli żeby wejść do tej przestrzeni, trzeba zmienić pozycję ciała, czyli z tej pozycji pionowej trzeba zamienić na pozycję horyzontalną, wczołgać się do tej przestrzeni. I to jest taka pewna relacja do komentująca jakby obecność ciała w przestrzeni domu, że w zasadzie wchodząc do pomieszczenia, do domu, mieszkania,
jednak wchodzimy w tej pozycji pionowej, a momenty, kiedy nasze ciało ma do czynienia z otworem drzwiowym w pozycji horyzontalnej, to jest zazwyczaj ten moment, kiedy dziecko jest przywożone po urodzeniu do domu. To zazwyczaj jest przenoszone przez bruk w pozycji horyzontalnej. I ciało po śmierci, teraz to już może jest to mniej obecne, gdyż teraz jakby zazwyczaj umiera się w szpitalach, ale kiedyś był taki zwyczaj, że nawet osoba, która zmarła w szpitalu, była przewożona do domu i ten moment czuwania był bardzo przy ciele. Później wyniesienie trumny z ciałem z domu był bardzo ważnym elementem powiązanym z życiem człowieka i w konsekwencji jego śmiercią. Dlatego też to wejście do tego domu dzieciństwa, do tej mojej pracowni, do tej przestrzeni prywatnej było możliwe tylko właśnie poprzez zmianę pozycji ciała. Podłoga jakby tej samej przestrzeni znajduje się na ranczu Stephena Oliviera w Geyserville w Kalifornii, to jest na północy od San Francisco. Czyli jakby te ściany i podłoga miejsca, gdzie pracowałem, gdzie się wychowałem, są w tych dwóch różnych kompletnie miejscach rozrzucone na świecie. Tak wyglądało How It Is, ale to też jakby nawet to zdjęcie to za dużo informacji przekazać nie może. Gdyż to jest właśnie ten problem w postrzeganiu moich prac, że to jest to, co zawarłem w tytule. Ta percepcja, która no nie jest tylko percepcją wzrokową, ale jest taką percepcją. Bym chciał pokazać Wiesławowi, jak jest, jak tu się cofnąć do tego. No dobrze, to powiemy. Słucham? Aha. Czekaj, gdzie to było? Muszę... No dobrze, to jest Wiesławie list, który mi przysłałeś w roku 1994, zapraszając mnie na prezentację swoich prac. Chcę wam kliknąć. Tu? O. Że to spotkanie odbyło się 19 grudnia, w poniedziałek. Słucham? Nie 19? To jest 19. No 19 grudnia. I zapłaciłeś mi wtedy z funduszu ZPP 7 milionów złotych. Tak defraudowano pieniądze na projekty artystyczne w tamtych czasach. Na wykłady tylko. Ale to były czasy, kiedy instytucje raczej nie kupowały prac artystów. Dlatego tak wysokie były honoraria. Mam jeszcze przygotowane kilka filmów, wideo, ale nie wiem, czy nie lepiej po prostu już darować sobie to i oglądanie. Chcecie państwo? Chcemy. A kto nie chce? Proszę, ręka do góry. Gdzie to głos? To jest maksimum głos? Nie, to głośniej trochę. Głośniej, głośniej. O,
To jest praca wideo zrealizowana pod koniec XX wieku pod tytułem AAA plus Rauchsignale. Właśnie chciałbym pokazywać Państwu najpierw tę pracę, wybór kilku prac wideo, gdyż to też stało się od roku 98, czyli od momentu, kiedy kamera firmy Sony stała się małą kamerą, tą dyskretną kamerą, którą można było umieścić w kieszeni marynarki i zachować pewną anonimowość przestrzenną, nie być przypisanym funkcji operatora filmowego, tak jak wcześniej taka większa kamera przesuwała filmującego na taką pozycję. Ta praca została zrealizowana w Rijece, w Chorwacji. Istota tej pracy, skąd to AAA plus Rauchsignale, to zrobiłem taki research, rozpoznanie wśród znajomych, jaka jest najbardziej popularna kołysanka z ich dzieciństwa. Się okazało, że taką kołysanką jest AAA Kotki 2, Szare Burę, obydwa i tak dalej. Następnie poprosiłem kierowcę, znalazłem samochód ciężarowy z rurą wydechową skierowaną do góry. Samochód, który z silnikiem diesla, dosyć zniszczonym. Taki samochód był w posiadaniu Straży Pożarnej w Rijece. I poprosiłem kierowcę tego samochodu, żeby próbował, przećwiczyliśmy wcześniej melodię AAA, Kotki 2, partyturę tego utworu. Poprosiłem go o to, żeby spróbował tym, naciskając pedał gazu, zagrać ten utwór. Właśnie ten utwór na dym, unoszący się w przestrzeń nieba chorwackiego. No i tak to wyglądało. I to, co było ważne również w tej pracy, to Rauchsignale, czyli ta komunikacja dymna, czyli sygnały dymne, forma komunikowania się z wykorzystaniem dymu, która również jest praktykowana, która była praktykowana przez mieszkańców Ameryki Północnej, Indian, w komunikowaniu się, jak również akcja tego filmu działa się w Chorwacji, gdzie kręcono w czasach mojej młodości słynny film Winnetou, w różnych wersjach, taki film w produkcji jugosłowiańsko-RFN-owskiej. Także też nawiązywało to do tego miejsca, które wprawdzie niektóre miejsca tego nie widać, ale to niebo jest rzeczywiście tym niebem bliskim akcji filmu Winnetou. Myślę, że młodsi Państwo nie wiedzą, kto to był Winnetou. Nie pytam już o inne postaci, o Apanachi, czyli siostrę Winnetou. Ale te sygnały dymne, komunikowanie się za pomocą sygnałów dymnych również zachowało się do tej pory i z różną częstotliwością ma miejsce w Watykanie, kiedy za pomocą sygnałów dymnych jesteśmy informowani o procesie wyboru papieża, czy już się zakończył, czy jeszcze nie. Czyli ten ciemny dym jest tym dymem, który sygnalizuje to, że papież jeszcze nie został wybrany. Ale dlaczego? No podoba to mi sobie to leci. Ja później... Tak, to już nie zostało. Nie, ten dźwięk jest po to, żeby był. Ten dźwięk...
praca nazywa się The Third Eye, czyli trzecie oko, takie oko mądrości. Została zrealizowana w pociągu relacji Warszawa-Kraków. Już taki znikający model toalety, który to była projekcja na ekran solny, gdyż często te moje projekcje nie są projektowane na ściany, ale na specjalnie budowane, bardzo proste ekrany, ramy stalowe zespawane, duże ramy stalowe, wysokości 10 cm, wypełnione solą, czyli tym materiałem takim, który towarzyszy w moich pracach już od początku lat 90., czyli tym materiałem bardzo czystym, ale również materiałem emocjonalnie bardzo związanym z człowiekiem, z jego aktywnością życiową. Czyli ta sól jako suche łzy, suchy pot towarzyszący życiu człowieka, również sól jako materiał, którym posypana rana nie goi się. Czyli te projekcje właśnie były często projektowane na te powierzchnie słone, solne, gładko wyrównane. Powierzchni takiej najnormalniejszej soli kuchennej, drobnoziarnistej. One stanowiły bardzo doskonałe podłoże do projekcji wideo. Jest to praca, jedna z niewielu prac, którą zrealizowałem z ekranu telewizyjnego w trakcie transmisji wizyty papieża Benedykta XVI na terenie, w obozie Auschwitz. Tytuł tej pracy to Audi HBEF 144. Na początku był to zapis filmowy, ale później, wydawało mi się, że ten pokaz tych stop klatek będzie, czyli rozbicie tej linearności przekazu będzie ciekawszą formą prezentacji. Pokaz takich slajdów z wizyty papieża w czarnym samochodzie Audi w otoczeniu ochraniarzy. Wydawało mi się to jakimś takim poważnym naruszeniem, jakimś złamaniem zasad. I to jest takie zastanowienie się również, jak na przykład forma samochodu, kolor samochodu w kontekście miejsca może przenieść dyskusję na inne poziomy. Tak, gdyby ten papież Benedykt XVI znalazł się w samochodzie powszechnie nazywanym Papa Mobile, czyli białym, przeszklonym Mercedesie, to jego obecność nie byłaby tak drastyczna, jak w tym czarnym samochodzie Audi. Znaczy tu nie prowadzę tu jakiejś kryptoreklamy związanej z firmami produkującymi samochody. To właśnie piękności swojej dotyczyło, jego obraz łaski w zamieniu zdrowia.
Nasze oczy patrzą w mądrą jasną zdrowość w obrazie. Dziś są puste, rolę trwogą, bo obchodzi nas czas w obrazie. Czy tak zwolnione duchy powracają na czas skąpo odmierzony raz jeszcze w szakach uzdrowiony? Znów życie i śmierć wybierają? Czy będzie zrobić dla kazie, co kiedyś każe ukochanej się zbliżyć wciąż jeszcze dawnym rokiem mijanym? To jest praca jedna, chyba jedyna zrealizowana z takiej serii mówiących głów Talking Heads, gdyż jakby nie przypadam za tym rodzajem działalności wideo, ale to jest o tyle ciekawe, że to był zapis, to są moje studentki z pierwszego roku nauczania w Poznaniu w roku 2004. Tak się stało, że każda z nich, czy to Kasia Krakowiak, czy Bianca Rolando, czy... Boże, jak ona się nazywa? Czy ktoś... Magda Starska. Są to rozpoznane artystki młodszego pokolenia, ale to one realizowały zadanie, którym... To była wtedy jeszcze pracownia, która się nazywała Pracownia Transplantacji Rzeźby. Ich zadaniem było nauczenie się wiersza Michała Anioła i recytacja tego wiersza. Jakim warunkiem było założenie białej koszuli, takiego atrybutu czystości. I to była o tyle praca ciekawa, bo okazało się, że te wiersze Michała Anioła w tłumaczeniu na język polski są bardzo, bardzo trudne w zrozumieniu. I ten przekaz ich no nie jest, to jest z kolei artystka Iza Tarasewicz. Także każda ze studentek wyrażała jaką inną ekspresję i pojawiło się takie duże zakłopotanie formalne związane z recytacją tego wiersza. Ale ten wiersz Michała Anioła był jakby elementem edukacyjnym w pracowni transplantacji rzeźby. Później ta praca pojechała na wystawę do Włoch i to był ciekawy kontekst, ponieważ poprosiłem Instytut Polski w Rzymie o przetłumaczenie tego tłumaczenia polskiego Michała Anioła z powrotem na język włoski, ale już z polskiego tłumaczenia, czyli ten Michał Anioł jakby wrócił po wycieczce do języka polskiego, wrócił z powrotem do języka włoskiego i temu zapisowi wideo towarzyszyły podpisy tego włoskiego przetłumaczenia na język włoski. Tytuł tej pracy to Titern. Bardzo ważną częścią tej działalności zapisów wideo były moje pielgrzymki do miejsc związanych z Holokaustem. Do takim najbliższym miejscem związanym z Holokaustem to była Treblinka, gdzie wywieziono z Otwocka, czyli tej miejscowości, gdzie miałem pracownię, 8 tysięcy Żydów i tam zagazowano w ciągu jednego dnia. Tu jest jakby sfilmowany taki obrót, przewrót ciała z kamerą w okolicy rampy nieistniejącej już.
To była ta kamera wideo, jakby umożliwiła mi dokonywania tych zapisów z tych miejsc. No właśnie te zapisy były związane jakby z takim działaniem performatywnym, związanym z wizytą w tych miejscach. To nie były to tylko filmy, ale jakby zapisy obecności w tych miejscach. Nie chciałem za dużo pokazać tych filmów, zebrało się trochę, ale nie chciałem jakby tej prezentacji za bardzo obarczać tym rodzajem filmów, dlatego może na koniec, jako przedostatni, pokazał film Sunday's Kill Mo. Sunday's Kill Mo, Men Than Bombs, czyli niedziele zabijają więcej mężczyzn niż bomby. To jest praca zrealizowana na dachu mojej nowej pracowni w trakcie olbrzymiej burzy, kiedy oprócz kamery na dach domu zabrałem również CD player z płytą jednego z moich ulubionych poetów, Charlesa Bukowskiego, który recytuje swoje wiersze. Tu akurat recytował wiersz właśnie Sunday's Kill Mo. I powstał zapis burzy, deszczu i głosu starszego mężczyzny czytającego wiersz. I to, ta praca w tych swoich przebłyskach, myślę, że jest taką pracą bardzo życiową, taką metaforą życia, pokazującą te momenty, przebłyski, momenty zrozumienia rzeczy w sposób mniej lub bardziej wyraźny nam się przytrafiają, ale generalnie przemieszczamy się, poruszamy się w jakimś rodzaju ciemności. No i chyba tym filmem bym zakończył prezentację. Dziękuję.